Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj porozmawiamy o zagadnieniach apologetycznych z lekkim przymrużeniem oka, co nie znaczy, że treści nie będą miały swojej wagi. Zapraszam. Na samym początku chciałem przeprosić, że znowu w tym tygodniu jest to materiał apologetyczny, jednak lektura książki pana Dawkinsa tak mnie nastroiła, żeby o tym właśnie mówić. Obiecuję, że jak najbardziej wkrótce będą się pojawiały na kanale, tak jak zawsze, zupełnie inne materiały, nie tylko apologetyka, ale teraz chwilę poświęcimy uwagi właśnie tym zagadnieniom. Myślę, że nikt na tym nie straci. Dzisiaj rzecz, powiedzmy, znacznie prostsza w porównaniu do tych ostatnich filozoficznych rozważań, które jak najbardziej polecam tym, którzy jeszcze nie widzieli. Dzisiaj rzecz taka, można powiedzieć, banalna i trochę śmieszna o tym, dlaczego ateiści bywają zabawni i w zasadzie katolicy czasem też. A więc, pod tymi materiałami, w których mówiłem o profesorze Dawkinsie i Panu Bogu, dowodach świętego Tomasza i tak dalej, pojawiały się różnego rodzaju komentarze, z których niektóre przypomniały mi, że już wcześniej widziałem wiele takich pytań, tekstów właśnie ze strony ateistów i wydaje mi się, że warto o tym porozmawiać. Otóż, moim zdaniem, gdy dochodzi do takiej wymiany zdań pomiędzy jakimś przeciętnym ateistą a przeciętnym katolikiem, to moim zdaniem w ponad 80% przypadków w ogóle nie dochodzi do żadnej rozmowy, nawet jeśli ze sobą rozmawiają. W ogóle nie dochodzi do wymiany idei, dlatego że dyskusja kończy się zanim się zacznie. Dlatego że ludzie od samego początku dyskutują o zupełnie czymś innym. Czyli tak jakby wymijają się na samym początku i później to już jest tylko bicie piany. To już później nie może być w żaden sposób merytoryczna dyskusja. I to mam na myśli, gdy mówię o tej śmieszności. To znaczy, faktycznie obie strony bardzo często tutaj się wymijają i jest w tym coś paradoksalnego. Moim zdaniem większość takich dyskusji kończy się już na samym początku takim wyminięciem i no jest to trochę tak jakby na rycerskim pojedynku. Ci rycerze minęli się na koniach i już nigdy do siebie nie wrócili, tylko dalej każdy pojechał w swoją stronę i z wielkim zaangażowaniem i wielką odwagą cwałował naprzód z tą lancą zatkniętą do przodu. I tak właśnie w dyskusjach często to bywa, że ludzie właśnie zapędzają się coraz bardziej gdzieś tam w swoje argumenty, a na samym początku nie ustalili, o czym w ogóle mówią. I na tym polega problem. Otóż, gdy katolik mówi, Bóg istnieje i ateista mówi, Bóg nie istnieje, to moim zdaniem w większości przypadków słowo Bóg oznacza zupełnie co innego w tych dwóch zdaniach. I to jest podstawowy problem. To znaczy, najpierw musimy ustalić, o czym my w ogóle rozmawiamy. I tutaj być może cieniem rzuca się trochę, powiedzmy, że takie amerykańskie, anglosaskie, powiedzmy, pochodzenie ateizmu, czy tam z Anglii, czy ze Stanów Zjednoczonych, tych myślicieli ateistycznych, którzy może wyciskają trochę takie piętno. Oni mają kontakt przede wszystkim z protestantami. Protestanci być może trochę bardziej mają taką wizję Pana Boga właśnie antropomorficzną i być może dlatego obserwujemy to, o czym dzisiaj mówię, czyli taką antropomorfizację Boga u ateistów. To znaczy, moim zdaniem, gdy ateista mówi, że Bóg nie istnieje, to ma na myśli takiego superherosa, takiego Boga w pogańskim stylu. Gdy katolik natomiast mówi, że Bóg istnieje, to on zupełnie mówi o czymś innym. Gdy katolik mówi, Bóg istnieje, to ma na myśli pierwszą przyczynę. Poza wszelkimi kategoriami, poza kategorią czasu, poza kategorią miejsca, poza kategorią przestrzeni. Pierwszą przyczynę, od której wszystkie te kategorie pochodzą. I to jest zupełnie co innego. Bo katolik nie mówi o jakimś wyższym bycie, o jakiejś istocie, która jest większa nad człowieka, ale która jest umiejscowiona w tych wszystkich kategoriach, w których i my jesteśmy. W naszym świecie, w naszym czasie, być może przekracza granice tego czasu, ale zasadniczo jest tutaj, tak? Jest istotą z tego świata, z tych kategorii. Nawet jeśli tu i ówdzie może gdzieś tam je trochę nagiąć, to co do zasady podlega wszystkim tym kategoriom. To jest zupełnie co innego. Jeśli tego się na początku nie ustali, to żadnej dyskusji później nie ma i ci rycerze się rozmijają na samym
początku. Jest takie coś, co takie zjawisko, które pokazuje moim zdaniem to bardzo wyraźnie. To znaczy, stosunkowo często, gdy dochodzi do jakiejś takiej internetowej dyskusji pomiędzy katolikami a ateistami, to ateista od razu stawia pytanie, Bóg istnieje, ale i ateista, ale który? Tak? I to mogłoby być takie pytanie, które pomogłoby w jakiś sposób ustalić, o czym my mówimy. Tylko że, i to jest moim zdaniem zadziwiające, ateiści nie stawiają tego pytania jako pytanie, na zasadzie uściślimy, o co chodzi, o czym my rozmawiamy, tylko dla nich to już jest okrzyk triumfu. To znaczy, jakby ateista, gdy zadaje to pytanie, wielokrotnie widziałem to gdzieś tam w jakichś takich małych internetowych dyskusjach, to jakby już uważał, że sprawa została załatwiona, że on już zwyciężył, bo pokazał, że katolicki Bóg to tak czy siak jest tylko jeden właśnie z takich, jedna z takich mitologicznych postaci. Ale to jest tak, jakby ktoś na początku dyskusji wykrzyknął: w ogóle nie wiem, o czym mówisz. I nie był to początek dyskusji, tylko uznałby, że wygrał. No bo przecież nie wiem, o czym mówisz. No to jest ten sam poziom. To znaczy, gdy ateista zadaje pytanie, ale które, to jeśli miałoby być to pytanie, po którym następuje odpowiedź, mówimy tutaj o tej pierwszej przyczynie, która jest poza wszystkimi kategoriami. I wtedy ten ateista mówi, aha, dobrze, czyli nie mówimy o pogańskich wierzeniach, tylko mówimy o Bogu tak, jak widzą go chrześcijanie, o tym Bogu tak, jak widział go Arystoteles i tak dalej. Tak? I to można w jakiś sposób uściślić, ale gdy to jest pojmowane właśnie w stylu takim antropomorficznym, że stawiamy właśnie chrześcijańskiego Boga razem ze wszystkimi pogańskimi bóstwami i oni są wszyscy tacy sami. I tak to chcą widzieć ateiści. I to sprawia, że jakby jakakolwiek później wymiana zdań nie ma żadnego sensu, bo mówimy o zupełnie różnych rzeczach. Wśród, powiedzmy, że kulturowych katolików, takich, którzy w ogóle się nie zajmują swoją wiarą, może istnieć taka tendencja do takiej antropomorfizacji Boga, czyli czynienia z Boga takiego nadczłowieka, takiego pogańskiego herosa, który gdzieś tam właśnie jest w tym świecie, jest tylko taki troszeczkę, nie jest, znaczy troszeczkę czy dużo, ale jednak wyższy od człowieka, ale jednak w tych samych kategoriach. Taka tendencja gdzieś tam może istnieć, oczywiście jest to tendencja zupełnie niezgodna z chrześcijańskimi wierzeniami, natomiast to się może zdarzyć, tak, jeśli ktoś się tą wiarą nie zajmuje, tylko właśnie żyje gdzieś tam zupełnie w tym świecie, to znaczy nie zajmuje się sprawami wiary, no to takie coś może zaistnieć. Natomiast wśród ateistów szokujące jest dla mnie to, że oni jakby uznają to nie tylko za powszechne, jakby, ja mam inaczej, mam wrażenie, że ateistów w ogóle nie interesuje, jak katolik widzi Boga, że dla niego to jest zupełnie co innego, że mówi katolik, gdy mówi Bóg, to mówi coś zupełnie innego niż to, co powiedzmy, że pogańskie wiary miały na myśli. Moim zdaniem, ja mam wrażenie, że ateistę to w ogóle nie interesuje i on po prostu chce postawić tego chrześcijańskiego Boga na tym samym poziomie, na którym są wszystkie te pogańskie bóstwa i chce wykrzyczeć, że ale który? Przecież to wszystkie te bóstwa to jest to samo, to jest jedno i chcę w ten sposób zamknąć sprawę. I gdyby to byli tacy internetowi krzykacze, którzy niczym innym się nie zajmują, tylko stukaniem w klawiaturę, no to nie dziwiłoby mnie to jakoś szczególnie. Tacy internetowi klikacze, którzy cały dzień spędzają przed komputerem i wpisują różne dziwne rzeczy, emocjonalne komentarze są po wszystkich stronach jakichkolwiek konfliktów, to znaczy każde wyznanie i każda forma ateizmu będzie miała takich swoich piwniczaków, czyli takie osoby, które siedzą cały dzień w piwnicy i piszą komentarze, emocjonalne komentarze w internecie, to by mnie jakoś zupełnie nie zdziwiło. Natomiast gdy czytam pana Dawkinsa, to on też tak to widzi. I to jest dla mnie trochę szokujące. Bardzo wykształcony człowiek, jednocześnie właśnie cieszący się gdzieś tam wielkim autorytetem wśród ateistów, a jednocześnie on w książce, która no, wydaje się być, stara się być jakby taką pracą naukową, a przynajmniej powiedzmy, że pracą naukowca. I w tej książce on też tak to przedstawia, czyli jakby właśnie pokonuje obraz Boga, na przykład dyskutując ze świętym Tomaszem, a u świętego Tomasza oczywiście ten obraz Boga jest zupełnie inny, czyli on jakby próbuje zbić ten obraz Pana Boga, którego nikt nie ma. Albo którego dzisiaj już prawie nikt nie ma. Może jakieś tam właśnie pojedyncze wyznania tak jeszcze widzą Pana Boga, ale to no, może jakieś prymitywne plemiona, może właśnie jakieś
chrześcijanin, który zupełnie bezrefleksyjnie do swojej wiary podchodzi i gdzieś tam tak to sobie wyobraził, ale to zupełnie nie jest poważna dyskusja. To znaczy święty Tomasz przejmuje ewidentnie, to używa w swoich filozoficznych dziełach tej wizji arystotelejskiej i później pokazuje, jak współgra ona z objawieniem. Jakby to jest zupełnie inna wizja niż to, czego używa chociażby właśnie profesor Dawkins. I moim zdaniem to pokazuje, że problem jest poważny. To znaczy, jeśli właśnie poważni ateiści, tacy jak pan Dawkins, argumentują w ten sposób, że no to przecież to wszystko tylko pogańskie, znaczy tak, to są wszystko takie same pogańskie bóstwa, to jest wszystko ta sama kategoria, no to znaczy, że zupełnie mówimy o czymś innym. To znaczy, gdy profesor Dawkins właśnie mówi, że to o chrześcijańskim Bogu, tak jak o latającym potworze spaghetti, to znaczy, że mówimy o czymś zupełnie innym, bo to jest co innego powiedzieć, że Bóg, tak jak go widzą chrześcijanie, nie istnieje. I to tego bym oczekiwał, że pan Dawkins powie, ale on tak naprawdę nigdzie tego nie mówi. On cały czas mówi o takich pogańskich wierzeniach, takiej pogańskiej wizji Boga, który jest takim nad człowiekiem, takim greckim Zeusem, i pokazuje, że to niemożliwe, że taki Bóg istnieje. Jeśli by to odnosił tylko do pogańskich wierzeń, to nie ma problemu, ale z racji, że odnosi to do chrześcijan również, no to znaczy, że nie rozumie, o czym mówi, że dyskutuje z przeciwnikiem, który nie istnieje, albo dyskutuje ze swoim wyimaginowanym przeciwnikiem. Także tutaj musimy mieć zawsze tą jasność, o czym my w ogóle rozmawiamy. To jest w ogóle rzecz bardzo, bardzo ważna w jakiejkolwiek dyskusji. O czym my rozmawiamy? To jest bardzo poważny problem w internecie. To znaczy, bardzo często jest tak, że w internecie padnie zdanie, że coś i coś i coś jest takie i takie, i później nagle 1000 osób zadaje pytanie, ale przecież czy to możliwe, że to i to i to i to jest takie i takie i takie, i nie powtarza tego, co ten człowiek przed chwilą powiedział, tylko jakby swoją własną interpretację, która jest już zupełnie, zupełnie inna, dalej znacznie idąca. Czyli przede wszystkim, gdy chcemy z kimś rozmawiać, to musimy najpierw się zastanowić, co on mówi. Nawet jeśli on używa słowa, które my znamy, no to my musimy się zastanowić, co on pod tym słowem rozumie. I szczególnie, gdy to są słowa, które można rozumieć w inny sposób. I słowo Bóg jest takim słowem, bo można je rozumieć właśnie jako pierwszą przyczynę wszystkiego, poza wszystkimi kategoriami, lub w sposób, na sposób pogański, jako takiego nadczłowieka Zeusa, który jest takim trochę wyższym rodzajem istnienia, ale jednak w naszych kategoriach. No i to jest oczywiście zupełnie co innego. I myślę, że warto o tym pamiętać i warto na to zwracać uwagę. Jeszcze inna rzecz, na którą zwrócę tutaj uwagę, a która również no, rzuciła mi się w oczy właśnie ze względu na te materiały ostatnie, które nagrałem o panu Dawkinsie. Również częstą metodą, nawet trudno mówić o dyskusji, powiedzmy, że częstą metodą dyskusji okazała się metoda zupełnie niemerytoryczna. To znaczy, jest jakiś temat, rozmawiamy o jakimś temacie i pojawia się sporo komentarzy w stylu, ale przecież Kościół to prześladował kobiety, albo prześladował ludzi innych ras, albo coś tam jeszcze. I zwracam na to uwagę, że to jest zjawisko no dosyć niebezpieczne. To znaczy, musimy uczyć się rozmawiać. Musimy uczyć się słuchać, co człowiek mówi, i odpowiadać na to, co on powiedział. Tego rodzaju, powiedzmy, argumenty, bo nie można mówić nawet o argumentach, argumenty niemerytoryczne, czyli próba zakrzyczenia kogoś jakimiś oskarżeniami, to w ogóle nie jest element dyskusji. To znaczy, można prowadzić dyskusję również na ten temat, tak? Stosunek Kościoła do kobiet, stosunek Kościoła do osób innych ras, stosunek Kościoła do tego i tego, i w Kościół w historii i tak dalej. To są jakby inne tematy, o których warto jest rozmawiać i które, jak się z nimi zapozna, to jasno pokazują, że Kościół nie prześladował ani tego, ani tego, ani tego. I są już moje materiały również na ten temat i jeszcze też inne pewnie się wkrótce pojawią. Natomiast zwracam tu uwagę, że taka próba zmiany tematu i zakrzyczenia kogoś czymś, a bo coś tam wy to tam zrobiliście to i to. To jest tak samo, jakbym ja pod jakimś ateistycznym materiałem, w którym ktoś
mówi o Starym Testamencie i o tym, że Bóg w Starym Testamencie nakazuje zabić Kananejczyków, o czym mówiłem też niedawno. I ja bym tam pisał, ale Mao Tse-tung, kto zabił tyle i tyle i tyle. No jaki to ma związek? No żaden, ale Mao Tse-tung to jest ateistyczny władca. No i ja, co ja w ten sposób robię? Dyskutuję? Nie, ja w ten sposób tylko próbuję zakrzyczeć kogoś, kto mówi coś, podaje jakieś tam racjonalne argumenty, a jego próbuję zakrzyczeć. Także jak najbardziej apeluję do wszystkich, niezależnie od poglądów, żeby nie próbowali nikogo zakrzyczeć w trakcie jakiejkolwiek dyskusji, tylko starali się merytorycznie odnieść do tego, co zostaje powiedziane zawsze i wszędzie, niezależnie od tego, kto i co mówi. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.